Czołem, czołem. Co prawda jeszcze mnie widać, pewnie za chwilę wyjdę w kadr, ale cieszę się, że znalazłem fajne miejsce. Przerwa na małą kawkę, coś do zjedzenia, ewentualnie kisielek. Ale że dzisiaj postanowiłem być ambitny, a jednocześnie pokazać Wam coś, co trafiło do mnie na targach Euro Target Show 2024 w Poznaniu. Prezent od Melona, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. Myślę, że firmę Melon Tools, jeżeli ktoś nie kojarzy, to powinien zacząć kojarzyć. A dlaczego? Dlatego, że robią świetne gadżety, zarówno bushcraftowe, jak i wiecie, metaloplastyka, tego typu rzeczy. Ja osobiście zawsze mam przy sobie coś od Melona, a jest to albo bryloczek do kluczy, albo na przykład noszę od niego taki kluczek uniwersalny, jednocześnie z łomem, ze śrubokrętami płaskimi. Bajera już parę razy przydał mi się, uratował mi, nie powiem, że życie, ale na pewno 4 litery. Dlatego też uważam, że warto Melona pokazywać i promować. Co dzisiaj na tapecie? Dzisiaj dzięki Melonowi, mam nadzieję, uda mi się, jak wspomniałem, przygotować posiłek, czyli zrobić kawkę, kisielek, ewentualnie odgrzać sobie jakiś fasolek, a do tego celu posłuży mi nie mniej, nie więcej, tylko taki drobiazg jak kuchenka wielopaliwowa na patyki, ale nie jest to zwykła kuchenka. Jest to kuchenka z cyklu Twin. Mieliście okazję widzieć już ją gdzieś na kanale, gdzieś się przemknęła w jakimś szorcie. Dlatego nie przedłużajmy, bo mnie się bardzo chce jeść i pić, a ja już pokazuję Wam, jak ta kuchenka jest zrobiona i spróbujemy uważyć na niej jakiś posiłek. Nie po orderu, nie dla kariery, to po Jurusza, komando szczery, dla innych sława, a dla nas sprawa, Jocka akcji łaskawa. Mam nadzieję, że mnie nie widać. Skoncentrujmy się wobec tego na kuchence. Kuchenka przychodzi do nas w takim gustowym metalowym pojemniku, wytłaczana blaszka. Mimo tego, że jest to blacha, myślę, że specjalnie nie zwiększa masy całej kuchenki. Szczególnie, że mamy tutaj praktycznie nie jedną, tylko dwie. Lekka wytłoczka, amelinium, pewnie coś takiego jak opakowanie na zegarki Casio. Kuchenka, którą w tej chwili Wam chcę prezentować, to tak właściwie jest kuchenka z jeleniem ze specjalnym dodatkiem. Ten specjalny dodatek, który ją podwaja czy też rozdwaja, można spokojnie dokupić sobie osobno u Melona. Nie pamiętam dokładnie, jak to się u niego nazywa, nie widziałem tego jeszcze w sklepie, jak ostatnio zaglądałem, ale molestujcie, pytajcie, jeżeli to się sprawdzi na testach, to Melon na pewno gdzieś tam wrzuci to do głównej produkcji. Sama kuchenka jest co prawda nieco cięższa niż oryginalny jeleń. Dlaczego? No dlatego, że tak jak mówię, dochodzą jeszcze dodatkowe elementy, dodatkowe ruszty i inne tego typu rzeczy. Wykonana jest z niezbyt grubej blachy. Co prawda jest sprężysta, ale zgiąć w rękach za bardzo się jej nie da. Czyli jeżeli chodzi o trwałość, in plus. I pamiętajcie też, że składamy ją niekoniecznie tak jak jelenia plus coś tam dokładamy. Musimy ją nieco zmodyfikować. Tu jeszcze jako ciekawostkę powiem, że do standardowego pojemnika po jeleniu mieszczą się obie te kuchenki, także tu nie ma najmniejszego problemu. Nie musicie dokupować osobnego jakiegoś opakowania. Spróbuję wobec tego ją teraz złożyć. Zrobimy jakieś przyspieszonko i będziemy brali się za rozpalanie w niej ognia. Okej, kuchenka jest złożona. Nie będę też ukrywał, że brak wprawy. Na razie udało mi się ją tam poskładać tylko 3-4 razy. Potem odłożyłem na chwilę na półkę i w tej chwili wyciągnąłem, żeby ją Wam zaprezentować. Pierwsze złożenie trwało około 40 minut. Musiałem się nagłówkować. Bawiliśmy się z rodziną tym, jak puzzlami 3D. Ale w końcu wykoncypowałem, jak to poskładać. I w tej chwili kuchenka przed Wami w całej
krasie. W momencie, kiedy powrzucacie wszystkie niezbędne elementy, łącznie z rusztem, będziecie mieli ją w miarę sztywną i raczej nie powinna się rozsypać. Pamiętajcie też, że to jest jednak kuchenka składana i żeby nią nie rzucać przy przenoszeniu, etc., etc., bo jednak może się tam coś z nią stać. Oczywiście miłośników tego typu kuchenek jest pełno, tak jak i przeciwników, także nie będę w tej chwili starał się Wam przedstawiać zalet i wad tego typu rozwiązania. Myślę, że znajdzie ona swoje zastosowanie w warunkach trudnych, czyli kiedy nie mamy dostępu do paliw, jakichś płynnych, tabletek, zwykłe patyki, liście, szyszki, wszystko co znajdziecie pod ręką, będzie suche, nadawało się do palenia, będzie można wykorzystać do przygotowania sobie strawy. Ja Was wobec tego na chwileczkę zostawię. Muszę przygotować jeszcze, wiecie, patyków, rozkrzesać ogień i spróbujemy zobaczyć, jak się na takim twinie gotuje. Jak widzicie, kuchenka rozpaliła się nawet szybko. Dzisiaj sporo suchego drewna, takich wiórków gdzieś tutaj znalazłem na miejscu. Także dzięki temu wszystko ładnie się pali. Dodatkowo jeszcze fajny pieniek, także w miarę bezpiecznie będziemy mogli się bawić tym ogniem. No to co? Jak widzicie, nie trzeba będzie długo czekać na to, żeby dostać się do ciepłej wody. Na jednym kubeczku spróbujemy zrobić sobie kawkę. Wody wlewam na przysłowiowe oko, bo nie mam ze sobą dzisiaj manierki nalgenki z miarką. Także bierzemy się za gotowanko. Właściwie przyznam się szczerze, że nawet ruszt chyba nie będzie potrzebny. Ale założymy. Właściwie nawet ściągnę. Nie ściągnę. To załóżmy drugą część. No, tak to jest, jak się człowiek nie przygotuje i nie zabierze ze sobą rzeczy niezbędnej, czyli rękawic. Zostały w innym plecaku. Także w tej chwili jestem trochę w plec. Ale spróbujmy, może tak się da. Podłoże mam nierówne i stąd jest problem tego typu, że ta kuchenka się chwieje. Ona, jeżeli stoi oczywiście na równym podłożu, to wszystko jest w najlepszym porządku. Tu też zauważcie, że ze względu na podwójną konstrukcję mamy przelot. Możemy spokojnie stąd zasilać dłuższymi patykami obydwa te gniazda, czy też obydwie te komory palne. O, proszę bardzo. Możemy też dorzucać spokojnie sobie do kuchenki z tej strony. O, także generalnie w tej chwili mam chwilę przerwy. I spróbuję zakończyć ten film, czekając aż zagotuje się woda. Przede wszystkim czas gotowania się wody nie będzie tematem tego filmu, dlatego że wszystko zależy od paliwa, od warunków, od wiatru, etc., etc. W tych warunkach lekko wietrznych, ciepłych i kiedy drewno jest wysuszone, jak widzicie, pali jak głupia. Ogień zapalił się błyskawicznie i w tej chwili mamy naprawdę dość wysoką temperaturę. Plusem jest to naprawdę ogromnym, że jest podwójna. Dzięki temu mamy dwa razy większą powierzchnię do dokładania paliwa. Możemy dokładać dłuższe patyki, co powoduje, że w jednej i w drugiej komorze ten ogień będzie palił się, moim zdaniem,
znacznie większy i znacznie mocniejszy. Ma to oczywiście te minusy, że niestety będziemy mieli dwa razy więcej dymu, ale czego nie robi się dla idei. No i przede wszystkim, jeżeli przygotujecie to z głową, nie tak jak ja przed chwilą na odwal się, że nie wziąłem rękawic i teraz ani rusztu, ani nic nie jestem w stanie założyć, więc będziecie mieli spokojnie możliwość te kubeczki ułożenia sobie równo. Jak widzicie, 2,5-litrowe kubki powinny spokojnie tutaj wejść. U mnie to jest 0,5-litrowy plus 750 kubek w kształcie nerki US Army. Widzę, że woda się tutaj gotuje już powolutku, ale nie będę ukrywał, że jest to wina tego, że wlałem wodę gazowaną, dlatego też ciężko określić, jak długo będę czekał na tą wodę. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że ta koncepcja dla takiego wędrownika, turysty jak ja, jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca i bardzo frapująca jednocześnie. Ciekawa, interesująca dlatego, że mamy, powtarzam raz jeszcze, 2 palniki naraz w jednej kuchence, dzięki czemu możemy zagotować sobie 2 razy więcej wody lub też podgrzać tutaj na jednym posiłku, znaczy na jednym palniku posiłek, na drugim możemy sobie grzać wodę. Druga sprawa jest tego typu, że ta kuchenka nie jest wiele większa, więc nie jest to jakiś taki potwór, chociaż ta kuchenka od Pirana robi na mnie naprawdę ogromne wrażenie i kiedyś mam nadzieję dożyć momentu, kiedy będę mógł ją przetestować i spróbować zrobić na niej jakieś naleśniki albo gar zupy. Ale powtarzam raz jeszcze, dla jednej osoby, tak żeby sobie wziąć w standardowym, powtarzam, w standardowym opakowaniu na zwykłą kuchenkę Melona 2 kuchenki, jest to naprawdę super pomysł. Jeżeli tylko doczekamy momentu, że Melon jeszcze podrzuca tu jakieś instrukcje, jak to wszystko rozbudować, ewentualnie spróbuję może jeszcze kiedyś jakiś szybki tutorial przeprowadzić na YouTubie, żeby Wam było łatwiej, żebyście się nie męczyli, to kuchenka, myślę, będzie miała tutaj zdecydowanie moją rekomendację. Kurde, powtarzam raz jeszcze, bez ogniska mamy żywy ogień, jest to naprawdę duża frajda, jednocześnie bezpieczeństwo. I pamiętamy też o jednej bardzo ważnej rzeczy, że oprócz wody do zagotowania mamy jeszcze sporo wody do tego, żeby kuchenkę bezpiecznie zalać i zakończyć jej pracę. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że nie wolno w czasie, kiedy ona jest gorąca, jej łapać, dotykać, jeżeli nie mamy rękawic. Musimy poczekać, aż ona ostygnie. W moim wypadku jest to jej pierwsze odpalenie, ale ponieważ nie jest to moje pierwsze odpalenie w ogóle kuchenki turystycznej na patyki, więc trochę doświadczenia mam. No i muszę powiedzieć, że zabawa i jeszcze raz zabawa jest przednia. Jak jeszcze wspomniałem, ta kuchenka mnie frapuje z tego prostego powodu, że no jest to coś ciekawego, coś nowego, coś, czego się jeszcze nie spotyka, coś, czego jeszcze nie widziałem i nie miałem okazji testować. No więc zabawa jak ta lala. Patrzcie, spokojnie, taką dużą kłódkę możemy dorzucić, mniejszą możemy tutaj z tej strony i będziemy mieli naprawdę szybko ciepłą, gorącą, podwójną wodę. W tym miejscu nie będę pokuszał się już o podsumowanie, dlatego że słyszeliście je przed chwileczką. Moja opinia jest zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie. Tak jak mówię, małym kosztem 2 kuchenki to jest naprawdę super koncepcja. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję Melonowi za taki zacny podarek, za możliwość przetestowania takiego twina, bliźniaka, podwójnej dubleta, nie wiem jak on to nazwie. Mam nadzieję, że zrobi to jakoś tak godnie, sympatycznie, żeby nazwa zapadała w pamięci. No i co? Ja wobec tego czekam na wrząteczek, a Wam dziękuję serdecznie za uwagę, a wszelkie pytania, uwagi, inne tego typu sprawy kierujcie bezpośrednio do Melona. Oczywiście na dole w opisie będziecie mieli link do jego sklepu. Dzięki serdeczne, ahoj, a ja wracam do patrzenia się na ogień i zastanawiam się, czy w nocy będę sikał zgodnie ze starą opowieścią babuni. Ahoj!